Cześć, witajcie. Nazywam się Michał Kostrom. Jestem szefem działu części Rajparts w firmie Rajtech. Razem z New Hollandem zapraszamy Was do obejrzenia naszej relacji z pola poznańskiej hodowli roślin w Nagradowicach. Razem z magazynem Top Agrar i Profi jesteśmy tutaj, prezentujemy maszyny New Holland, kombajny, ciągniki, maszyny towarzyszące. Dodatkowo przedstawiamy Państwu nasz dział części Rajparts, który zajmuje się dostarczaniem części zamiennych do wszystkich marek, które możecie spotkać u polskiego rolnika. Kilka informacji na temat kombajnu CH770. Ten kombajn miał premierę 2 lata temu. Robiliśmy po całym kraju, można powiedzieć, że taką serię pokazów demonstracyjnych u naszych kluczowych klientów. Wiele z tych kombajnów już się sprzedało. Że o 25% ma wyższą wydajność w porównaniu do tego samego typu kombajnu konwencjonalnego. Jest wszechstronny. Jest to kombajn też, który czyści później ziarno już na rotorach tak naprawdę, także nie ma tak uszkodzonych ziaren, czyli szczególnie w przypadku materiału siewnego ma to ogromne znaczenie. Chciałbym też kilka słów opowiedzieć o naszej nowości, o prasie Propelt 165-190. Pierwszy taki model, można powiedzieć, w Polsce. Nowoczesna stylistyka zewnętrzna, żółta rama maszyny, dzielona przekładnia lewo-prawo, podwójny napęd pasów, ogromny układ zgniotu do 140 kg na metr sześcienny. Tak naprawdę taki zgniot możemy uzyskać tą maszyną w przypadku belowania słomy.